Piłkarze Radomiaka i Zagłębia Sosnowiec pierwszy mecz kontrolny w 2020 roku rozegrali na stadionie B-klasowej Lelowi. Dużo lepiej w mecz weszli podopieczni Dariusza Dudki, którzy już w 7 minucie zdobyli gola. Zieloni mogli wyrównać w 34 minucie, ale piłka po strzale Mateusza Michalskiego z rzutu karnego trafiła w słupek. W przerwie w drużynie z Radomia nastąpiło 6 zmian, a jednym z zawodników, który pozostał na sztucznej nawierzchni, był Damian Warchoł. To testowany piłkarz z Pelikana Łowicz, który w rundzie jesiennej dla trzecioligowca zdobył 17 bramek. To właśnie on doprowadził do wyrównania. Gola na 2-1 dla Radomiaka zdobył tymczasem Damian Nowak. Tuż przed końcem Zagłębie doprowadziło do remisu. W 90 minucie bramkę zdobył Filip Karbowy. Po raz pierwszy po długiej przerwie spowodowanej kontuzją w zespole z Radomia zaprezentował się Maciej Świdzikowski. Stoper na boisku przebywał 45 minut. W drużynie zabrakło za to m.in. Damiana Jakubika, Mateusza Lewandowskiego czy Leandro Rossiego.